premier miał raport o pracach rządu w minionym roku i po raz pierwszy, mówiąc o Tajwanie, jeszcze rok temu to było, nie użył formuły pokojowego zjednoczenia. To Ping Mui. Co daje do myślenia i co zostało wychwycone. Chiny ciągle mają wielkie udziały w amerykańskim długu. Gdyby Chiny zaczęły coś broić, to Biden leży w czasie kampanii i Trump już w ogóle nie musiałby się wysilać, a i tak jest coraz bardziej murowanym kandydatem do zwycięstwa. Jest coraz większa centralizacja i monopolizacja władzy w rękach Xi Jinpinga. On pożegnał zbiorowego cesarza, stał się cesarzem i znowu za radą starożytnych chińskich strategów powiada, jak idzie bitwa, to wszyscy zbieramy się wokół wodza. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i witam serdecznie w Pomówmy Realnie, programie, w którym bez bzdur, bez clickbaitów rozmawiamy o sprawach najważniejszych z osobistościami życia publicznego. Chiny są ostatnio bardzo częstym tematem pytań medialnych, zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Wszyscy dzisiaj zastanawiają się, co Chiny zrobią w sprawie wojny ukraińskiej, co Chiny zrobią w sprawie konfliktu bliskowschodniego, co Chiny dalej zrobią z Filipinami i tak dalej. Na każdym kroku Chiny, Chiny, Chiny. Tymczasem w Chinach właśnie ma miejsce podwójna sesja. Tradycyjne coroczne zgromadzenie legislatywy i jednego z głównych ciał, czołowego ciała doradczego, które określa priorytety strategiczne państwa środka. Bogdan Guralczyk dzisiaj jest naszym gościem, sinolog, wielokrotny dyplomata w krajach Azji, profesor nauk politycznych. Dzień dobry, Bogdanie. Witam, dzień dobry. Nie jest, Bogdanie, tematem specjalnym w polskich mediach, właściwie jest całkowicie marginalnym tematem w polskich mediach, są te obrady właśnie podwójne w Chinach. Czy to słuszne, a jeśli nie, to dlaczego? No, wymieniłeś w słowie wprowadzającym kilka zagadnień, ale wszystkie natury zewnętrznej. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jednym z najważniejszych zagadnień, jakie stoi przed Chinami, wyzwań, to są kwestie natury wewnętrznej. Po pierwsze dlatego, że Chiny przez kilka dekad były ośrodkiem trzeźwości, pragmatyzmu, wręcz wyrachowania, rozsądku, realpolitik, jakbyśmy powiedzieli w naszej nomenklaturze słownej. No i potrafiły się dostosowywać do zmieniających się okoliczności, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych. Mówię o Chinach epoki Deng Xiaopinga, która była kontynuowana jeszcze po jego śmierci przez dwie ekipy, jedna pod przewodnictwem Jiang Zemina w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku i do 2012 roku przez ekipę z ówczesnym gensekiem Hu Jintao. Natomiast od końca 2012 roku mamy tak zwaną piątą generację chińskich przywódców z Xi Jinpingiem na czele, która pierwsze co zrobiła, to zerwała z poprzednią strategią Deng Xiaopinga, żeby odbudowywać potęgę Chin po cichu, nie zwracając niczyjej uwagi. Xi Jinping, kiedy doszedł do władzy, od razu ogłosił hasło Chungguomeng, tłumacząc z chińskiego na angielski Chinese Dream, czyli okazuje się, że
Wiek XX miał być American Dream, a XXI Chinese Dream. I to już było zaskakujące, że rozpoczął politykę zupełnie odwrotną od poprzednika, politykę Chin pewnych siebie, asertywnych, ambitnych i coraz bardziej mocarstwowych. Że mocarstwowych pokazał w rok po sprawowaniu rządów, czyli jesienią 2013 roku, kiedy w dwóch kolejnych wystąpieniach, pierwsze w Astanie, drugie na wyspie Bali w Indonezji, ogłosił dwa jedwabne szlaki, lądowy i morski. Ten lądowy powinien zresztą nas i dotyczy nas, ponieważ to chodzi o połączenie głównie kolejowe z Chin centralnych przez Kazachstan, Rosję, Białoruś, Małaszewicze, Łódź, Kutno, gdzieś dalej na zachód Europy. A do tego jeszcze morski jedwabny szlak, który kończy się jak na dziś w porcie Pireus w Grecji, ale chińskie plany sięgały i Triestu, a nawet Wenecji, że tam miałby być końcowy przystanek. No i kiedy Xi Jinping te plany ogłosił, a w 2014 roku wreszcie po dwóch latach rządów zdefiniował, co do cholery oznacza ten chiński sen, i znowu zawarto w czystej chińszczyźnie, bo określił, że ten chiński sen to są dwa cele na stulecie. Na stulecie Komunistycznej Partii Chin, czyli do 1 lipca 2021 roku, Chiny mają być społeczeństwem umiarkowanego dobrobytu i równocześnie pozbyć się biedy. A tej biedy w Chinach do tej pory było tak 600 do 800 milionów mieszkańców. Unia Europejska dla porównania dzisiaj po Brexicie to jest 450 milionów mieszkańców. To pokazuje skalę, ale i skalę wyzwań i skalę zadań, które sobie postawiono. No i ten cel został osiągnięty, bo ta data już minęła. Natomiast drugi cel na stulecie Chińskiej Republiki. Data minęła, ale czy rzeczywiście można mówić, że Chiny wyszły z biedy? Chiny na pewno nie są już krajem klasycznie trzecioświatowym, w przeciwieństwie do Indii czy kontynentu afrykańskiego. Ja znam Chiny z autopsji no, praktycznie pół wieku i kiedy je poznawałem, to one były na poziomie Afryki subsaharyjskiej. W tej Afryce w minionym roku byłem dwa razy, więc wiem doskonale, co mówię. Natomiast Chiny dzisiaj no, są drugim mocarstwem, którego pierwsze mocarstwo, Stany Zjednoczone, zaczyna się bać. I to w kwestiach technologicznych dojdziemy do tego. Tak, Chiny pożegnały się ze skrajną biedą, co nie znaczy, że są już państwem arcybogatym. Wręcz przeciwnie, per capita to są tam gdzieś koło 70. pozycji na świecie i jeszcze mają dużo do zrobienia. Natomiast ten drugi cel na stulecie do 1 października 2049 roku Chiny mają być znowu, jak przed wiekami, kwitnącą cywilizacją. To ma być, to się nazywa wielki renesans czy wielkie odrodzenie narodu chińskiego, tylko że o socjalistycznym charakterze, to znaczy bez tych wynaturzeń kapitalistycznych, że są te ogromne kominy dochodowe, że jest rozwarstwienie, które i w Chinach jest potężne. No i jeżeli to wszystko razem złączyć, te dwa cele, a ten drugi cel ma jasny dla wszystkich kontekst, nie będzie żadnego chińskiego renesansu, jeśli po obydwu stronach cieśniny tajwańskiej są organizmy z Chinami w nazwie, bo Pekin to są Chiny kontynentalne, komunistyczne, ludowe, lądowe, czy jak je nazwiemy, a po drugiej stronie cieśniny jest Republika Chińska na Tajwanie. Nadal tak to się nazywa i w sensie konstytucyjnym, czy konstytucyjno-prawnym, to jest przedłużenie rządów Chiang Kai-sheka, a więc tych, które również w Chinach kontynentalnych
do 1949 roku obowiązywały. Czyli. Tajwan i kwestia, pozwól, że ci wejdę w słowo, Tajwan i kwestia zjednoczenia jest gorącym tematem i ewidentnym punktem zapalnym. Natomiast od lat słychać prognozy o tym, że Chiny zaatakują Tajwan, że wezmą go zbrojnie. Jednak już szereg tych prognoz okazało się chybionych. Jaka jest twoja prognoza w tej sprawie na nadchodzące lata, może nawet dekady? No nie wiem, czy od razu do Tajwanu powinniśmy przejść, bo ja postawiłem tezę, że Chiny mają największy problem Robiłeś to. ze sobą, natomiast do Tajwanu i do tych innych kwestii potem byśmy doszli. Dlaczego problem mają ze sobą? Skoro już poruszyłeś ten temat, to może zatrzymajmy się przy nim na chwilę. Przy Tajwanie? Tak. I jak w wielu podstawowych kwestiach my Chin, co trudno się dziwić, nie rozumiemy. Każdy, kto dłużej przebywał w Chinach, albo zna chiński, albo zna tamtejsze realia, to wie, że już dzieciom w przedszkolach, nie mówiąc o szkole podstawowej, wtłacza się do umysłów jedną frazę. Taiwan też moment de i pufę. Taiwan to nasza integralna część. To jest część organizmu o nazwie Chiny. I to jeszcze cywilizacja chińska, bo Chiny, my ciągle mówimy Chiny, 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 jak to by było jedno kolejne państwo. Otóż fenomen, który zdarzył się za mojego życia i którego doświadczałem częściowo jako partycypant, jako osoba, która z bliska na to patrzyła, to jest odrodzenie się cywilizacji chińskiej. A to jest zupełnie inna para kaloszy. I Chiny to nie jest kolejne państwo, tylko to jest cywilizacja ubrana w szaty państwa. A to już zupełnie inna miara. I jeśli jeszcze jest to najludniejsze państwo świata, no to zmienia układ sił, co sam w książce, która za tobą stoi, o Nowym Ładzie wyeksponowałeś, bo taka prawda jest. Czyli Chiny. Natomiast pod względem rozmiaru populacji właśnie Indie ostatnio prześcignęły Chiny. W ubiegłym roku Indie prześcignęły i tak już pozostanie, bo Chiny borykają się z 40 ponad latami polityki jednego dziecka. Tanie Chiny się skończyły i młode pokolenie Chińczyków w ogóle nie chce mieć dzieci, a nie można zadekretować polityki trojga dzieci, bo budżet by tego nie wytrzymał, bo to są te wyzwania wewnętrzne. I teraz, kiedy Xi Jinping przedłożył te swoje ambitne cele w kontekście również inkorporacja Tajwanu, no to wracając do Tajwanu, kwestia jest taka. Chińczyk ma ten z Chin lądowych, kontynentalnych, zakodowane, że Tajwan to zbuntowana prowincja, którą wcześniej czy później trzeba przykrócić. I że to trzeba zrobić, ponieważ Mao Tse-tung i jego następcy, w tym Deng Xiaoping, nie dokończyli dzieła rewolucji. Trzeba zjednoczyć ziemie chińskie, bo Tajwan jest naszą integralną częścią. A co więcej, tak dyktuje natura imperium. Bo Chiny to nie tylko cywilizacja, nie tylko cywilizacja ubrana w szaty państwa, ale przede wszystkim logika imperium. Co to znaczy logika imperium? Że jak była nieszczęsna, trwająca dekadę rewolucja kulturalna, to w kwestii broni atomowej, ładunek termojądrowy Chińczycy po raz pierwszy mieli eksplozję w 1967 roku, w samym środku rewolucji kulturalnej. Czyli hasła ideologiczne to jedno, polityka państwa to drugie, ale interesy mocarstwa są nadrzędne i logika wyłącza wszelkie polityczne i ideologiczne spory z tych zagadnień. To ma cholernie duże znaczenie dzisiaj. I w tym kontekście Tajwan ma być inkorporowany i Xi Jinping mówi to wprost, kiedy się spotkał w listopadzie ubiegłego roku z Bidenem, to na uścisk dłoni powiedział amerykańskiemu prezydentowi, co by chwyciły kamery i mikrofony. Tajwan musi być inkorporowany i będzie przejęty.
A teraz Tak, na tym tylko szczęście. Chińczycy od lat mówią cały czas to samo właściwie. Tajwan musi być inkorporowany, tylko że priorytetem jest opcja pokojowego zjednoczenia, prawda? W I, bo, ostateczności niewykluczona jest opcja zbrojna. Więc ale tu jest jak ty zmiana. prognozujesz, jeśli chodzi o ryzyko wojny? Ale tu jest zmiana, ponieważ na tej sesji, która trwała w minionym tygodniu, po raz pierwszy premier, tam jest taki rytuał, bo to cywilizacja konfucjańska, to ceremoniał, rytuał, etykieta są ważne. Premier miał raport o pracach rządu w minionym roku i po raz pierwszy, mówiąc o Tajwanie, jeszcze rok temu to było, nie użył formuły pokojowego zjednoczenia. Co daje do myślenia i co zostało wychwycone. Natomiast jeśli chodzi o Tajwan, to ja uważam, że po pierwsze, na ostatnim szczycie Biden-Xi Jinping w San Francisco obie strony dokonały klasycznego zawieszenia broni czy rozejmu na czas kampanii wyborczej amerykańskiej. Chinom jest to na rękę, zaraz wyjaśnię dlaczego, a Biden koniecznie do tego parł, dlatego wysyłał do Chin, do Pekinu swoich ministrów, w tym Antony Blinkena, szefa dyplomacji, bo Chiny ciągle mają wielkie udziały w amerykańskim długu. Gdyby Chiny zaczęły coś broić, to Biden leży w czasie kampanii. I Trump już w ogóle nie musiałby się wysilać, a i tak jest coraz bardziej murowanym kandydatem do zwycięstwa. W tym sensie obydwie strony się dogadały, ale spór jest absolutnie strukturalny, a więc długofalowy, strategiczny, geopolityczny. I Chiny mają dwa problemy. Pierwsze, że ich starożytni strategzy od Sundzy poczynając, powiadają, nie uderzaj na oślep w przeciwnika silniejszego. A statystyki nadal mówią, Stany Zjednoczone są silniejsze. Na tej sesji, która minęła, w tym raporcie o pracach rządu premiera Li Qianga, podano, że wydatki zbrojeniowe wzrosną o 7,2%, więcej niż planowany wzrost PKB, 5%, No właśnie, to jest coś, co odbiło się szerokim echem. bo słusznie, bo to trzeba zwracać na to uwagę, a w parę dni później Xi Jinping sam powiedział, że inwestujemy głównie we flotę i przygotowujemy się do starcia morskiego, ale równocześnie Chiny nie tylko nie uderzają w przeciwnika silniejszego, ale również czekają na sprzyjający moment. To jest takie słynne powiedzenie chińskie, jak jest pożar, to stoimy w taborach za rzeką, aż ten pożar się wypali i dopiero wtedy zrobimy swoje. Problem podstawowy jednakże dla Xi Jinpinga i władz w Pekinie, które wyraźnie i nie owijając w bawełnę mówią po raz pierwszy, czego poprzednicy nie mówili, że chcą zająć Tajwan, jest to, że Amerykanie już podczas wojny koreańskiej generał Douglas MacArthur nazwał to tę wyspę nie żadną Formozą, piękną wyspą, jak kiedyś Portugalczycy, tylko naszym amerykańskim niezatapialnym lotniskowcem, Unsinkable Aircraft Carrier. No i w tym sensie mamy zderzenie mocarstw i zderzenie o Tajwan, ale zderzenie nastąpiło wcześniej i było związane właśnie z ambicjami Xi Jinpinga. Kiedy on te dwa cele na stulecie na scenie wewnętrznej wywalił i kiedy równocześnie wyszedł z dwoma jedwabnymi szlakami, to fraza po polsku brzmi ładnie, to Amerykanów szlag trafił. I w 2015 roku najpierw taki Michael Pillsbury, czyli think tanki i środowiska wywiadowcze amerykańskie, zaraz po nich Graham Allison, Uniwersytet Harvarda i słynna pułapka Tukidydesa, że jesteśmy skazani na zderzenie
dotychczasowego hegemona Stanów Zjednoczonych z gwałtownie rosnącym i ambitnym pretendentem. I Donald Trump, kiedy po raz pierwszy, bo wygląda, że może dojść po raz drugi do władzy, po raz pierwszy przyszedł, to przekuł te dywagacje na zmianę kompletną strategii amerykańskiej wobec Chin. Amerykańskiej, a więc i Zachodu. Po pierwsze, Amerykanie od Kissingera i Nixona, czyli od początku lat 70. ubiegłego stulecia, prowadzili politykę zaangażowania w Chinach. To znaczy inwestowali, współpracowali, zapraszali chińskich studentów tysiącami i doktorantów. No dzisiaj ci studenci i doktoranci w większości są w Chinach i pracują dla chińskich, a nie amerykańskich interesów, wiedząc, co się w Ameryce dzieje. I Trump zmienił tę strategię z zaangażowania, zamienił ją w strategiczną rywalizację. I ta strategiczna rywalizacja rozpoczęła się formalnie w marcu 2018 roku, kiedy Trump ogłosił wojnę handlową i celną. Ta wojna handlowa i celna początkowo niewiele przynosiła, ale potem przyszedł COVID i sytuacja się bardzo zmieniła. Dzisiaj obroty handlowe chińsko-amerykańskie są mniejsze o mniej więcej 1/3 niż były, ale chińskie inwestycje na terenie Stanów Zjednoczonych zostały praktycznie wyzerowane. Nie ma ich. I to oznacza, że te państwa zaczynają już iść ze sobą na ostro, a Amerykanie szczególnie obawiają się nawet nie o Tajwan, tylko o wysokie technologie. No i tutaj teraz prowadź waś, w którym kierunku możemy, czy chcesz iść. No właśnie, bo tutaj z jednej strony idą na ostro, ale z drugiej pewną odwilż obserwujemy od czasu szczytu APEC w San Francisco i spotkania Biden-Xi, jak sam mówiłeś. Natomiast wróćmy może do tych dwóch sesji, prawda? Temacie nieobecnym w Polsce. Jakbyś mógł chwilę powiedzieć, dlaczego to jest ważne, dlaczego warto się temu przyglądać i co wyczytałeś z tegorocznych obrad. Mnie zapadły w pamięć głównie dwie rzeczy, czyli jedna to ten 7% wzrost wydatków obronnych, charakterystyczny, powyżej poziomu wzrostu PKB szacowanego. A druga rzecz to wysokie technologie, w szczególności sztuczna inteligencja właśnie, gdzie dosyć otwarcie, i to ostatnio nie padało, przynajmniej ja nie słyszałem, może ty z twoim lepszym wglądem masz inną opinię, przyznano się do tego, że są daleko za Amerykanami wciąż w dziedzinie sztucznej inteligencji, że co więcej, może się ten problem pogłębić, jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania. Więc interesujący mocny akcent na zbrojenia z jednej strony, ale z drugiej przebicie go w sensie hierarchii ważności, tak jak się wydaje, tak rozumiem hasła, które padły, sygnały, które wypłynęły z dwóch sesji tegorocznych, że technologie i sztuczna inteligencja są jeszcze ważniejsze niż te. Teraz budowa armii. Tak, Jak ty czytasz te obrady? Rzeczywiście te sesje nie zwróciły uwagi głównego nurtu naszych mediów, bo Ukraina, bo sprawy wewnętrzne, bo to czy siamto. Natomiast to jest raz do roku coś takiego, to jest ceremoniał. I co zwraca uwagę od strony wewnętrznej, i co mnie osobiście niepokoi, co mówię publicznie, że jest coraz większa centralizacja i monopolizacja władzy w rękach Xi Jinpinga. On pożegnał zbiorowego cesarza, stał się cesarzem i znowu za radą starożytnych chińskich strategów powiada, jak idzie bitwa, to wszyscy zbieramy się wokół wodza. No i Chiny takiego wodza mają i ta sesja też to potwierdziła i to w sposób dosyć spektakularny. Mianowicie jej takim najbardziej wyrazistym przejawem, na który się czeka, bo to raz do roku, to jest po pierwsze wystąpienie premiera i ten raport o pracach rządu, bo tam padała zawsze i w tym roku też padła magiczna liczba, o ile procent wzrośnie PKB, o ile wzrośnie budżet zbrojeniowy. Na MSW się nie podaje, ale na
sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego wydaje się jeszcze więcej niż na zbrojenia, taka ciekawostka, no bo Xi Jinping rozpętał takie kampanie antykorupcyjne, że ma więcej wrogów niż można sobie wyobrazić i gdyby oddawał władzę, to miałby większe kłopoty niż nasz PiS po zmianie władzy i doskonale to wie. Natomiast co było drugie ważne, że zawsze ta sesja parlamentu rozpoczynała się od raportu o pracach rządu i kończyła się dużą międzynarodową konferencją premiera z dziennikarzami. I w tym roku takiej konferencji nie było. Show ukradł minister spraw zagranicznych Wang Yi, który jest wytrawnym dyplomatą, ale jest w zastępstwie, bo tam rok temu na poprzedniej sesji wybrano ministra spraw zagranicznych, a po niespełna 7 miesiącach, po 6 miesiącach już go nie było. I do końca nie wiemy, co z nim się dzieje, chociaż wszystko wskazuje na to, bo już były raporty, że nawet nie żyje. W tym sensie tu sytuacja jest jednoznaczna, że wszystkie stery i całą władzę ma Xi Jinping, że nikt mu się nie przeciwstawia, że jest jedynowładcą i ma wokół siebie tylko akolitów. I ten jedynowładca ustami doświadczonego dyplomaty cały czas poszukuje się, kto będzie następnym ministrem spraw zagranicznych, dał pouczenia Amerykanom, na przykład, że co innego Amerykanie mówią, a co innego robią, że są nieuczciwi w łańcuchach dostaw, czytaj, nie pozwalają na eksport wysokich technologii do Chin i tego typu rzeczy, które zostały bardzo dobrze przyjęte na scenie wewnętrznej, ale równocześnie pokazują, że Chiny nadal zamierzają być asertywne, pewne swego i iść do przodu. I teraz z tej sesji płynie wniosek taki, że były tam dwa pojęcia klucze. Jeden, że zwraca się uwagę na siły wytwórcze, a wśród nich na tak zwane nowe materiały. Nowe materiały to jest nic innego jak ziemie rzadkie, tych 18 pierwiastków, głównie jakichś metali, ale nie tylko, bez których, co wiedzą fachowcy, postęp naukowo-techniczny nie jest możliwy. I na to zwracają uwagę Chińczycy i to jest ich priorytet, to zostało postawione. Oni wręcz zapowiadają, że do 2035 roku społeczeństwo chińskie ma być innowacyjne, czyli oparte na wysokich technologiach. I jakie te wysokie technologie wyspecyfikowano oprócz ziem rzadkich? Sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, następnie chipy, czyli te mikroprocesory, o które toczy się coraz większa wojna, no i kosmos jako taki, czyli podbój kosmosu, począwszy od Księżyca, ponieważ tam jest Hel-3 izotop, który może być bardzo pomocny w walce ze zmianami klimatycznymi. Czyli drugie pojęcie, które zastosowano, że teraz już nie wzrost, tylko wzrost wysokiej jakości. A więc nie ilość, a jakość ma Chiny charakteryzować. I zdaje się, że musimy się temu bardzo, ale to bardzo uważnie przyglądać, ponieważ jakieś 15 lat temu mieliśmy wojnę handlową. My również, głównie Europa z Chinami, wtedy chodziło o baterie solarne, że dumpingowo podsyłano nam tutaj sprzęt chiński. A dzisiaj stoimy na progu nowej wojny o dostarczane przez Chiny
na największego producenta samochodów elektrycznych. I szef największej fabryki BYD właśnie był niedawno w Budapeszcie, tuż przed tą podwójną sesją, i podpisał porozumienia z Wiktorem Orbanem. Ma być taka fabryka montażowa tych na terenie Węgier, a równocześnie tam jest co najmniej 30 zakładów budowanych na Węgrzech, mających dostarczać baterie solarne znaczy baterie dla samochodów solarnych czy elektrycznych na całą Europę, a więc również dla przemysłu niemieckiego. To zupełnie jest inna jakość i powinniśmy rozważać w zupełnie innych kategoriach. Ja uważam, a nawet jestem głęboko przekonany, że obok Tajwanu nadrzędną rolę odgrywa teraz konkurencja w wysokich technologiach i w kosmosie. Dlatego, że Amerykanie już od ponad dekady, w zasadzie po kryzysie 2008 roku, stracili omnipotencję, jedynowładztwo w gospodarce i handlu, a teraz obawiają się, że mogą być już nie jedynowładcą w sferze wysokich technologii, bo rośnie im konkurent, z którym Europa w ogóle wypadła z obiegu, a innych nie ma. No, o Rosji lepiej nie wspominać, bo ona raczej ma sprzęt zardzewiały i przestawiła gospodarkę tylko na produkcję amunicji i czołgów, czy samolotów, które szybko traci. W tym sensie my musimy patrzeć na te Chiny zupełnie innymi kategoriami i w zupełnie inny sposób, bo tam dzieją się rzeczy arcyważne, a poprzez skalę i siłę tego organizmu, no to już jest kwestia globalna. Stąd u nas się mówi o Chinach, tylko że niestety niewiele się o tym wie. Właśnie, a propos niewiele wiedzenia i nierozumienia Chin, które podkreślasz przy wielu okazjach, również dziś, często się słyszy w ostatnim czasie o tym, jak to chińska gospodarka zwalnia, jak to kryzys jakiś się zaczyna, czy już trwa. Po czym zaglądam do statystyk i patrzę, że rzeczywiście tam zrewidowali wzrost PKB o 0,5 punktu procentowego w dół, prawda? Że miało być 6, było 5,5, teraz miało być 5, będzie 4,5 prawdopodobnie. Jaki kryzys? O czym to w ogóle ci ludzie mówią? Skąd oni to biorą? Znaczy, to jest nasze chciejstwo. Chinom od placu Tiananmen, od 1989 roku, co parę lat ogłaszano, że Chiny już się przewróciły, że nie dadzą rady, a wyrosły na drugie mocarstwo świata. Należy mieć trochę pokory i szacunku dla tego, co oni robią. Natomiast tym razem kwestie są rzeczywiście poważne, dlatego że tam się nałożyło kilka wyzwań o charakterze też strukturalnym. Oprócz tego zderzenia z Amerykanami, które jest niezwykle ważne, bo to Amerykanie nadal mają większe zdolności sojusznicze niż Chiny. Amerykanie mają i Kanadę, i Japonię, i Australię, i Europę, a Chiny kogo mają na papierze? Koreę Północną? A prawdziwego, według statystyk i sondaży opinii publicznych, jedynego przyjaciela to jest Pakistan, bo nie Rosjanie i nie Putin. To jest tylko małżeństwo z rozsądku, bo jest rozgrywka z Amerykanami. No i w tym sensie to jest jedno wyzwanie strategiczne i strukturalne, za którym idzie uderzenie medialne. No nie da się ukryć, że Amerykanie mają silniejsze media i przełożenie, aniżeli Chińczycy ze swoim hermetycznym językiem, a nawet jeżeli mówią w swoich telewizjach czy radiach po angielsku, to i tak wszyscy wolą BBC czy CNN posłuchać. No trudno, i to nie tylko w Europie czy u nas w Polsce, tylko na całym globie. Natomiast na te wyzwania o charakterze zewnętrznym, czyli Tajwan, Ameryka, wyzwanie aksjologiczne, medialne czy ideologiczne, są kwestie wewnętrzne. Pierwsza jest taka, że Chiny szybko się starzeją.
że ludność zaczęła maleć, nie przyrastać. Za ubiegły rok podano, że już prawie 3 miliony mniej obywateli. Dla nas to byłaby tragedia, dla Chińczyków to ułamek promila, więc jeszcze nie ma tragedii, ale na długą metę może być problem. Czyli no właśnie, prognozy są katastrofalne, prawda? Mówią o nawet setkach milionów mniej Chińczyków w dokładnie, perspektywie trzeba coś z tym kilku zrobić, dekad. jakieś działania trzeba podjąć, bo grozi no, rzeczywiście tąpnięcie. Natomiast ono jest złożone, bo skończyła się dywidenda demograficzna, że co roku przybywa dziesiątki milionów młodych ludzi, wykształconych większość i zasila rynek pracy, a teraz jest druga bariera strukturalna. Rynek się skurczył, to co było do zajęcia jest zajęte. Jest ogromne bezrobocie wśród młodzieży, szczególnie wykształconej, bo rynek się zamknął. To jest związane z niezwykłymi lockdownami. Przecież Szanghaj, który daje 6-7% PKB całego kraju, był zamknięty przez 2,5 miesiąca. A wiosną 2022 roku 70% prawie chińskich miast było w lockdownach. No to musiało tąpnąć, musiało kosztować i Chiny się z kosztami tych lockdownów w tej chwili muszą rozliczać. I największe jest dla młodego pokolenia, bo w czasie lockdownów pozamykały się małe i średnie przedsiębiorstwa. Następne wyzwanie. No mianowicie mały kapitał zachodni uciekł, czy to do Wietnamu, czy do Bangladeszu, czy, co jest zupełnie nowością, do Indii. Natomiast teraz toczy się wielka gra. Xi Jinping i jego akolici robią wszystko, żeby nie uciekli też ci najwięksi, jak Tesla, jak Apple, stąd wielkie przyjęcia w San Francisco dla najważniejszych biznesmenów amerykańskich i korporacji, żeby i ci nie poszli z Chin na zewnątrz. I to jest kolejne wyzwanie. Następne, Xi Jinping mówi o wielkim odrodzeniu, ale o socjalistycznym charakterze. No i w tym kontekście... Zatrzymajmy się może na chwilę przy tej demografii, bo mówiłeś o bezrobociu wśród młodych, które na pewno jest dotkliwym problemem obecnie i będzie jeszcze przez jakiś czas, ale te prognozy demograficzne sugerują, że wkrótce raczej będzie potężny problem z brakiem rąk do pracy. On się już zaczyna zresztą, prawda? I nawet pojawiają się pewne nowości związane w związku z tym z zarządzaniem imigracją. Chiny, o ile się orientuję, w swojej historii nigdy nie były krajem imigrantów. Czy ty sądzisz, że mogą się nim stać w związku z tym, że zmiany demograficzne są nieodwracalne? Na krótką metę tego się nie da odwrócić inaczej niż imigracją. Nie sądzę, że będzie imigracja. Może być tylko ściąganie większe niż dotychczas chińskiej diaspory. To jest ponad 50 milionów ludzi, głównie w Azji Południowo-Wschodniej, ale Chinatown są wszędzie, nawet w ulicy Kosowskiej, gdzieś pod Warszawą, więc nie oszukujmy się, że tego nie ma. W tym sensie najpierw od nich by zaczynali, no ale liczą też na Tajwan, mają jeszcze trochę rezerw. Równocześnie wszyscy spodziewali się głębiej zajmujący się Chinami, że ta sesja podwójna przyniesie coś zasadniczego, jeśli chodzi o strategię gospodarczą. Spodziewano się i cały czas się spekuluje, że będzie jakiś wielki taki pakiet stymulujący gospodarkę, jak był w 2008 roku. Czegoś takiego nie ogłoszono. Ta sesja nie była przełomowa. I może dlatego mniejsze zainteresowanie medialne, bo żadnego przełomu nie przyniosła, raczej zakonserwowała to, co jest. I to jest niedobre, to jest niebezpieczne dla Chin, bo konserwować się nie da. Tam trzeba coś zrobić i sam jestem ciekaw, co oni zrobią i jeszcze podejrzewam, muszą to zrobić w tym roku, bo wszyscy znają, oni też, te tendencje, że jeżeli się nie da, nie zahamuje spadku przyrostu ludności, to jest prosta droga do katastrofy. Więc w najbliższych miesiącach spodziewam się jakiegoś pakietu stymulującego,
może większego pakietu świadczeń socjalnych, bo tam jest ciekawostka, wiek emerytalny 55 lat. No więc tego się nie da utrzymać w żadnych uwarunkowaniach. Co z tym zrobią, zobaczymy. Natomiast do niedawna nie było w Chinach powszechnego systemu emerytalnego, prawda? To był nadal go nie ma, on jest wąskich grup. Nadal go chyba nie ma, nie prawda? Ma, tak. Jest tylko tak punktowo w większych miastach, w niektórych regionach wprowadzany. To nie jest zakończone, dlatego że Xi Jinping, kiedy już w 2021 w bramie Tiananmen, każdy z naszych widzów, słuchaczy może to obejrzeć, bo to jest na YouTubie, kiedy ogłaszał realizację pierwszego celu na stulecie. Chiny to ceremoniał i symbol, to jest znak chiński. Więc on wygłaszał to przemówienie w tym samym miejscu, co Mao Zedong 1 października 1949 roku ogłaszał, proklamował Chińską Republikę Ludową. W bramie Tiananmen, ubrany tak samo jak Mao, co wszystko jest dla Chińczyka wykształconego jasne jak słońce. I kiedy tylko to ogłosił, że zrealizowaliśmy, pozbyliśmy się skrajnej biedy, to na posiedzeniu biura politycznego, to było jeszcze niejawne, w sierpniu, w niespełna 2 miesiące później, ogłosił, że jeżeli już mamy społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, to do 2035 roku będziemy społeczeństwem dobrobytu. I że to będzie per capita dochody typu Korea Południowa. Jeszcze nie ci najlepsi. I kiedy to zrobił, zajął się deweloperką, bo ona się wynaturzyła. Przemysł budowlany, każdy, kto Chiny zna, to widzi ogromne, ogromne osiedla. I ten przemysł budowlany wynaturzył się w dwojaki sposób. Po pierwsze, ceny nieruchomości są w Chinach, w dużych miastach, wyższe niż w Nowym Jorku. W centrum Pekinu czy Szanghaju apartament kosztuje więcej, nie mówiąc o Warszawie. No a dochody jednak są niższe, prawda? W tym sensie trzeba było coś z tym zrobić. I drugie, ci deweloperzy wyrywali każdy możliwy skrawek ziemi pod swoje inwestycje i weszli w bliski kontakt z władzami lokalnymi. My byśmy nazwali samorządowymi, ale w Chinach samorządu nie ma. Wszędzie jest komunistyczna partia i to coraz bardziej. Wszędzie wchodzi, nawet do transnarodowych korporacji. To jest nowa jakość obecnie za Xi Jinpinga. I te samorządy nakręciły spiralę długu. Dług publiczny, oficjalnie potwierdzany przez Narodowy czy Ludowy Bank Chiński, to jest 300% PKB. No w Unii Europejskiej to jest 55-60 dozwolone. Czyli to już jest potężny problem, potężne wyzwanie. I jedna z firm, może inaczej, kiedy Xi Jinping się za to wziął, to przyszła pandemia i lockdowny. Musiał przestać mówić o społeczeństwie dobrobytu na 2 lata. Teraz do tego wraca, ale jedna z wielkich firm, Evergrande, na południu Chin, w Kantonie i w Hongkongu, właśnie ogłosiła upadłość. 236 miliardów dolarów zadłużenia. No to jest 1/3 polskiego PKB rocznego, a inne są w kolejce. I w tym sensie trzeba to regulować, trzeba to jakoś porządkować, a koszty są ogromne. Czyli zadłużenie wewnętrzne, przemysł budowlany, a przemysł, deweloperka, to jest 1/3 PKB. W tym sensie to są potężne wyzwania i stąd mówię, że Chiny mają wiele problemów, ale największy moim zdaniem jest ten, że jest zbyt duża centralizacja władzy i Xi Jinping, jak go złośliwie, ale trafnie nazwano, jest przewodniczącym od wszystkiego.
to jest mikrozarządzanie i nieufność do innych. Autokracja, nie mówiąc o już totalitaryzmie, może być skuteczna na krótką metę. Na długą metę, wiemy to z historii powszechnej, również z historii Chin, ostatni przypadek Mao Tse-tunga, może skończyć się katastrofą i to jest moim zdaniem największe wyzwanie, z jakim się Chiny w tej chwili borykają. Czy zastaw wprawdzie prognozy dotyczące załamania się chińskiego modelu rozwojowego permanentnie chybiały, ale ostatnio coś wydaje się być na rzeczy i również z tego, co mówisz, pobrzmiewa to, że jest pewne spowolnienie, które z jednej strony jest naturalne, prawda? Hamowanie wraz ze wzrostem dobrobytu. No ale z drugiej jest pytanie, czy Chiny nie rozwijałyby się szybciej, gdyby nie ta centralizacja, to upartyjnienie, które wprowadza Xi Jinping, gdyby nie taka osobliwa polityka lockdownów, prawda? Niepowtarzana chyba nigdzie indziej na świecie. Czy uważasz, że Xi Jinping dobrze zarządza chińskim modelem rozwoju, czy raczej prowadzi go w stronę z takiego hamowania, do którego już, nie mówiąc, że Ameryka tutaj hamuje Chiny, prawda, ale Chiny same siebie hamują. Powiedziałbym tak, nie ma i nie było jednego modelu rozwojowego chińskiego. Prawie w każdej dekadzie był inny. Obecnie ten, który ogłosił Xi Jinping, nazywa się gospodarką podwójnego obiegu. Czyli powrócono do tradycji chińskiej. To, co chińskie jest esencjalne, wyjściowe, stanowi punkt wyjścia, a to, co zewnętrzne, jest utylitarne, użytkowe, pożyteczne, z pożytecznymi idiotami włącznie. To jest nowa strategia, która odpowiada na odwrót od globalizacji. Przecież jeszcze do niedawna mówiliśmy o deglobalizacji. Teraz coraz częściej również Chińczycy mówią, no, de-risking, czyli no, jeszcze się utrzymujemy kontakty na granicy ryzyka, prawda? To Ursula von der Leyen 30 marca ubiegłego roku 2023 ukuła i zrobiło jak pożar na prerii, po całym świecie poleciała ta fraza de-risking. Tak, ja uważam, że ten model podwójnego obiegu jest dobry na deglobalizację, ale jeśli zbyt duży nacisk położy się na sprawy wewnętrzne i centralizację, no to to jest już bariera o charakterze strukturalnym. Epokę Deng Xiaopinga, od czego zaczynałem naszą rozmowę dzisiejszą, widzieliśmy wszyscy na ekranach, kiedy z rozkazu Xi Jinpinga na ostatnim zjeździe w 2022 roku wyprowadzano z sali jego poprzednika. To było bye-bye dla Chin pragmatycznych, trzeźwych, wyrachowanych i opierających się na zbiorowym cesarzu, gdzie kilka osób między sobą tworzyło checks and balances, równowagę i kontrolę. Dzisiaj nie ma żadnej równowagi, chyba nie ma kontroli, jest tylko cesarz i jego totum facy i dwór. To jest i będzie bariera strukturalna, która może źle zakończyć się, chyba że Xi Jinping przyniesie Chińczykom Tajwan jako dobro, no to wtedy jego portret będzie wisiał w bramie Tiananmen obok Mao Tse-tunga. Ale złośliwie mówię, powtarzam tutaj też, jeśli mu się to nie uda, to on będzie wisiał, a nie jego portret. I to jest taka drobna, subtelna różnica. Źle dla Chin, jak rozumiem, i dla Xi Jinpinga może się skończyć, natomiast Amerykanie myślę, że bardzo by się ucieszyli, gdyby ten scenariusz się ziścił. Na koniec może pomówmy jeszcze chwilę o tym, czego można się spodziewać po Chinach na arenie międzynarodowej. Przyzwyczailiśmy się już do supermocarstwowej wręcz polityki chińskiej w ostatnich latach. Widzimy je czynne w różnych wymienionych sprawach, konfliktach, w wojnie ukraińskiej, w wojnie na, no tu akurat wyczekująca postawa, prawda, ale bardzo też ważna wobec wojny na Bliskim Wschodzie.
Także no, Morze Południowochińskie jest gorącym akwenem, bo to nie tylko Tajwan, ale ostatnio chociażby ciągłe incydenty chińsko-filipińskie i spory o wyłączne strefy ekonomiczne, prawda? Niedawno tam kilku rannych filipińskich marynarzy w związku z ostrzałem armatkami wodnymi, ciągle tam coś się dzieje. Czego można się spodziewać po Chinach na arenie międzynarodowej w najbliższej przyszłości, Twoim zdaniem? Zrobię reklamę i nie sobie, tylko profesorowi Łukaszowi Gackowi? Gackowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był niedawno naszym gościem. Wydał bardzo, bardzo ważną książkę, trudną bardzo do czytania, bo mocno chińską, ale pokazującą chińską perspektywę. I w tej jego książce jest wyeksponowany nowy ład światowy według Chińczyków. Dla autora takiego jak Radziejewski konieczność jest przeczytania, przekucia się przez te chińskie zapisy, znaki, no bo to książka, to nie jest lektura łatwa, ale Chiny wychodzą z, i to jest esencja mojej odpowiedzi na Twoje pytanie, Chiny wychodzą z alternatywną koncepcją ładu światowego, że ma to być ład wielobiegunowy. W klasyczny swój sposób nie dopowiadają, ile tych ma biegunów być, że nie może to być ład jednobiegunowy, że nie może być hegemona, tylko że każdy, kto Chiny głębiej zna, to wie, że ich szlak trafia Chińczyków, kiedy słyszą America first, no bo przecież China is the first. Chiny to jest Trungpa. Państwo środka, a wokół niego to są trybutariusze, a później to już barbarzyńcy, to już i ten ład tięsia wszystko, co pod niebiosy, czyli cała cywilizacja chińska jest w odrodzeniu i ma się to wokół Chin kręcić. I Xi Jinping wyszedł z trzema wielkimi projektami. Globalna inicjatywa rozwojowa, globalna inicjatywa bezpieczeństwa i globalna inicjatywa cywilizacyjna. Gdybym nie siedział w innej książce, pisałbym, ale profesor Gacek w końcowych partiach swojej książki to opisał i warto się temu przyjrzeć. To jest nam obce, to jest inne, ale z czymś takim wychodzą. Czyli mamy. A tytuł tej książki? A sekundę to pokażę okładkę, to będzie najlepiej. Dobrze. No niecodzienna sytuacja, drodzy Państwo. Gość na chwilę się oddalił, Nowy, ale wspaniały w nowym celu. świat ze znakiem zapytania. Proszę bardzo, Łukasz Gacek. I Okej. w ogóle No to ja wpisuję do sztambucha zadanie od profesora. koniecznie. Tutaj przyjmuję, pokorny I student. innym też Państwu też radzę. polecamy. Uprzedzam tylko, że lektura nie jest łatwa. Natomiast to jest w skali makro tej no, geostrategii, geopolityki. Natomiast jeśli chodzi o wyzwania bieżące na scenie zewnętrznej, to po pierwsze rzeczywiście oprócz Tajwanu jest Morze Południowochińskie. Chiny uważają to za własny akwen, mają spory z Wietnamem, z Filipinami, z sąsiadami. Ciekawostką jest, że podobne patrzenie na ten akwen mają władze w Tajpej, tylko tego nie eksponują, bo to jeszcze Chiny Chiang Kai-sheka wystąpiły z tą teorią dziewięciu czy siedmiu kresek, bo najpierw było ich 11, które ten akwen traktują jako morze wewnątrzchińskie. No i tam jest kłopot, bo od II wojny światowej wszystkie morza i oceany są kontrolowane przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, w tamtym przypadku czasami przy pomocy jakichś jednostek morskich z Japonii. No i Chiny tego nie mogą przetrawić, a równocześnie tam jest port Xiamen w połowie drogi między Kantonem a Szanghajem, z którego rusza morski jedwabny szlak. No i jak może być morski jedwabny szlak, jeżeli za chwilę można wjechać na jednostki morskie marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Więc to jest ogromne wyzwanie i międzynarodowe. Kolejna rzecz to jest Bliski Wschód i Strefa Gazy. Tutaj jest rzecz ważna, ponieważ istnieje od 2009 roku ugrupowanie BRICS, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA.
Ono się rozszerzyło w ubiegłym roku, 2023, pierwotnie o 6 państw, ale Argentyna ma tak zabawnego prezydenta, że on już wycofał ten kraj z tego przedsięwzięcia, ale do pierwotnej piątki doszła piątka następna, to znaczy Etiopia, Egipt i 3 państwa Zatoki, co jest istotne, Arabia Saudyjska, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, co znaczy, że Chiny wchodzą jako silny partner, mają tam zresztą swoją pierwszą bazę wojskową w Dżibuti, że w ten Bliski Wschód. I jeśli chodzi o Gazę, to od początku konsekwentnie trzymają się rozwiązania dwóch państw, czyli Palestyny i Izraela. No, ale nie są nazbyt aktywne. Jeśli chodzi o nasz region, to w czasie, kiedy w Chinach była podwójna sesja, tutaj antyszabrował w naszym regionie ambasador Li Hui, już po raz drugi, rok wcześniej też był. U nas został przyjęty przez wiceministra spraw zagranicznych Bartoszewskiego, no i forsował chiński projekt pokojowy dla Ukrainy, tylko że chyba nikt go nie wysłuchał. W Moskwie, jak pierwszy raz ten Li Hui przyjechał, to przyjął go Władimir Putin. W tym roku przyjął go wiceminister spraw zagranicznych. To chyba tyle, jeśli chodzi o propozycje pokojowe Chin dla Ukrainy. Tutaj raczej przełomu bym się nie spodziewał. Ważne rzeczy i coraz ważniejsze dzieją się w relacjach Chiny-Europa-Unia Europejska. Mówię Europa i Unia Europejska, bo to są dwa fortepiany różne. W najbliższym czasie będziemy mieli w Chinach kanclerza Scholza, natomiast Xi Jinping przyleci do Francji, bo 64 rok, 1964 rok, czyli rocznica okrągła, de Gaulle nawiązał jako pierwsze wielkie państwo zachodnie stosunki dyplomatyczne z HRL. Przepraszam, i to będzie teraz konsumowane, czyli z Francją i Niemcami Chińczycy grają, a z Unią Europejską jest coraz więcej problemów, głównie o te samochody elektryczne, chodzi o baterie do samochodów i również wysokie technologie. Jest coraz więcej protekcjonizmu, coraz więcej nieufności i nawet Niemcy w lecie ubiegłego roku przyjęły strategię jako pierwsze państwo europejskie wobec Chin, gdzie już w pierwszym zdaniu mówią, że Chiny to już nie tylko partner, ale rywal, strategiczne wyzwanie albo przeciwnik, a dla niektórych, jak to w demokracji, nawet wróg. W tym sensie nie mamy jednolitego stanowiska wobec Chin my w Europie i Chiny tutaj będą musiały wiele pomyśleć, ale na deser zachowałem coś bardzo istotnego, mianowicie ja równie często jak do Chin jeździłem ostatnimi czasy do Indii i uważam, że tak jak 2008 rok przyniósł nam wielką cezurę w dziejach powszechnych postaci wyłonienia się wschodzących rynków, bo kraje takie jak Chiny, Indie, Indonezja, Brazylia, do tej pory wszystkie wrzucaliśmy do jednego koszyka i mówiliśmy trzeci świat. I w naszym rozumieniu było jasne, nie nasz świat, daleki, nierozwinięty, zacofany. A w 2009 Chiny, Indie, Indonezja, Brazylia, nagle emerging markets, wschodzące rynki. I to te wschodzące rynki w dekadzie 2009-19 do pandemii dały 80% światowego wzrostu. Energia i dynamika przerzuciła się tam. I to jest cezura, którą nasze elity medialne i intelektualne, nie mówiąc o politycznych, do dziś dnia nie przerobiły, czego dowodem, że nie mamy strategii ani wobec Chin, ani wobec Indii, ani wobec wschodzących rynków, bo nasza perspektywa znowu i pod nową administracją teraz to tylko wschód-zachód, Kijów, Moskwa, Bruksela, Waszyngton. Reszta nie istnieje, a świat jest inny. Co wynika nawet z książki mojego rozmówcy stojącej poza nim, bo tam już jest inaczej to narysowane.
I w tym kontekście rok ubiegły jest znowu cezurą i to bardzo ważną potencjalnie, ponieważ wyłoniło się Światowe Południe jako istotny gracz. Jak się patrzy, a robiłem to w minionym roku dwukrotnie z Afryki Subsaharyjskiej, to co widać na mapie i w tamtejszych mediach? Że Rosja walczy z Zachodem, z Ameryką, czytaj z Zachodem. I patrzą, kto wygra i do tego się przyłączą. I w tym kontekście my już nie tylko mamy BRICS Plus, ale my nie mamy nawet G20, które się wyłoniło po 2008 roku. Mamy G21, bo na szczycie w New Delhi we wrześniu ubiegłego roku Indie wrzuciły Unię Afrykańską do G20, czyli cały kontynent afrykański. I rozpoczęła się wielka, wielka gra o przywództwo nad Światowym Południem, bo Indie uważają, mając doświadczenia dekad tak zwanego ruchu niezaangażowanych, kiedyś z Tito i Jugosławią i Nasserem z Egiptu robili taki ruch, że ani po stronie wschodu, ani zachodu, żeby nie godzić się na świat bipolarny, a teraz Indie znowu do tej roli wracają. To my, mówią w New Delhi, jesteśmy przywódcą naturalnym Światowego Południa. A wy, Chińczycy, tam za Himalajami, to wy do Japończyków, do Korei Południowej, wy już jesteście państwa rozwinięte. Zupełnie inna kategoria. Uciekać nam stąd. No i Chińczycy się absolutnie na to nie godzą. Na podwójnej sesji, o którejśmy rozpoczynali rozmowę, nadal mówią, że są krajem najważniejszym, największym wśród rozwijających się. Ale mówią to już nie tak głośno jak kiedyś. Widzicie Państwo z tej sygnalizacji tylko, prawda, tutaj najważniejszych wątków, jak bogata, jak wielowątkowa to tematyka. No i myślę, że najlepszą puentą naszej rozmowy jest ten brak strategii, jak rozumiem wezwanie, żebyśmy strategię wobec Azji, wobec poszczególnych państw głównych cywilizacji azjatyckich, wobec rynków wschodzących wreszcie mieli i zaczęli czerpać garściami z nowego świata, który już tu jest. Bogdan Góralczyk, sinolog, profesor nauk politycznych, autor wielu książek, w tym Wielkiego Renesansu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci, Bogdanie, za Twój czas i wiedzę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie na kolejne programy z cyklu Pomów Realnie oraz codziennie do Nowej Konfederacji po nową dawkę ciekawej wiedzy. Do zobaczenia.